Dobry, nagrywamy to, ten materiał z ukrycia, śliwkę z kiblu za kamerą Pujol, to jest kompromitacja, obydwoje się spóźnili po pół godziny, ten śliwka nawet więcej, to jest kurwa tragedia. No. Dzisiaj niestety śliwka jest jeszcze tam w środku, ubiera się, ale spóźnienie było ogromne, no w ogóle Iggy jest całkowicie rozczarowany, ale lecimy, jesteśmy już wszyscy, także będzie moc. No idzie, ksiądz, witam. Co robisz święty? Winku. Przepraszam. Butelkami rzucasz. Wyciskamy. Oczywiście ja robię szybciej, no bo oni przyszli. Bo nie poczekałeś na mnie. Nie wiem, ja się aż tak bardzo nie spóźniłem, ja byłem tylko 6 minut, on po prostu, to jest całkowity brak po prostu jakiejkolwiek cierpliwości, to musi być taka siła w środku, żeby móc się wstrzymać, żeby móc poczekać, a tutaj tego ewidentnie brakuje tego. Dobra, to chodź, nagrasz mnie jak robię. Dobra. 70 kilo standardowo razy 5. Ja muszę się pośpieszyć, bo oni są dużo przede mną. Co powiesz na temat tej ławki? Można tłumaczyć, kurwa. On podchodzi do mnie i że twarda. Coś na siłowni się nie odpoczywa. To jest właśnie to. Śliwka lubi sobie odpocząć przed seriami, pomiędzy seriami. Usiąść na tych swoich mięciutkich ławeczkach na Gdańsku. A tu na targówku nie ma, tu jest chyba ciągła praca, no co ja mówię? Nie wszystkim. Jesteś przyzwyczajony, bo ty się na getcie wychowałeś. No. Dzisiaj pokażemy getto twoje. Białołęckie. Zresztą twoje pierdolenie nie ma sensu. Oczywiście, że ma sens. Co z tego, że odpoczywam między ćwiczeniami? Spójrz na siebie. O, pani latynoska. A spójrz na mnie. Pani latynoska jest. Gdzie? Nie będę pokazywał, gdzie jest pani latynoska. Byśmy pokazali na kamerze dla widza, którą pani latynoska chodzi. Szukam. Ale chyba widzę panią latynoskę. Ale nie biega na biedni, tylko na ćwiczenia. To szybko się obrócę. Nie. No mówisz, że zna już nas, nasze zagrywki. Zna. jak kowali. Panowanie pola. Nie, patrz, taki szybki obrót będzie. Teraz do Pujola idę się zapytać o jego opinię na temat ławek. Dobra. Pujol, czekaj. Teraz ty powiedz o ławkach. No nie, ja muszę powiedzieć, to jest ewidentnie widać, że to jest wsparcie od ratuszu targówek, a nie od dobrej Białołęki, tej wiadomo bogatej, nie tej ostruskiej jakieś, nie wiadomo w ogóle co to jest. To jest w ogóle, ja nie wiem. Nie wiem nawet co to jest, ławka z kamienia. No właśnie, to jest taki, chyba że to jest jakaś specjalna technika, to jest tak jak kiedyś ćwiczono po prostu, widzisz, to jest, musisz się zmusić do pracy w takich trudnych warunkach po prostu. No on tak właśnie gadał, wychowany na getcie mówi, że się między ćwiczeniami nie odpoczywa. Ciśniesz. Dobra, koniec tego, ja muszę też ćwiczyć. Wracamy z filmem, są kłopoty targuskowskie. Ja zawsze mówię, że tu jest gorzej, on się kłóci, on teraz nie będzie nic mówił, się nie wypowie, wszystko jest zajęte, szukamy czegoś, co moglibyśmy zrobić. Dobra, możemy sobie to robić. Oni chcą robić to. Nie, to zrób mi biceps już. No ja bym poszedł na biceps już, jak mamy zajęte to i wrócimy tu najwyżej. No. Albo wiem, co możemy zrobić w tym czasie. Iść na boksera. Możemy pójść na boksera. No. Ale no, po prostu chciałem tutaj poinformować, że są problemy z targówkiem, no. Kurwa, co powiesz, obrońca targówka? Kłopoty. Nawet on powiedział, że kłopoty. Chuj on robi. I góra. Just like that. A ty święty gdzie byłeś, bo uciekłeś nam bez słowa. Teraz święty będzie robił. Ja też będę robił. I tam teraz już będziemy szli na świętą maszynę. Pokaż się. Dobra, myślę, że wystarczy. Igor kurwa święty będzie robił. Powinno być tyle.
ile? Nie powiesz. Nawet się nie trzęsie. Teraz lustrzane odbicie. Swoją drogą muszę powiedzieć, że Puyol tutaj przyjął tempo barcelońskie. I robimy dużo szybciej te wszystkie ćwiczenia. Zazwyczaj siedzieliśmy tu 2 godziny, a dzisiaj nie, chyba godzinę się jakoś wyrobimy. Co łatwe? Za mały ciężar. Nie wiem, te targówkowskie ciężary są jakieś inne niż te tak dalej. No, takie mniejsze trochę. Ja też musiałem tu więcej dać. Ale serio? Serio? Ja mówię poważnie. Ja tu zobacz, zawsze biorę 31,5 to 33. Kurwa, machnąłem to. Ja na Gdańskim 110 funtów, to założyłem 120 i było za mało i tak. Macie tu mniejsze funty. Podrabiane. Wszystko mniejsze, mniejsze funty, mniejsze penisy. Taka prawda, panie święty. Jest targówka na ręce i pokazuje. Kocham. I tak ćwiczę na targówku, a później są takie ręce. Coś napinam? No i pod publiczkę się teraz marszczy, że niby ciężko. Oj, panie święty, panie święty. Ja zobaczę w twoim getcie, czy tam nie ma żadnego Mefistofelesa u tego szafie na biurku. Poszukamy, razem. Razem. Proszę państwa, lecimy, weryfikacja. I pi się odkleił. Nie wiem, oni kurwa takie głupoty gadają. Weryfikujemy. Ja tego nie podniosę. Weryfikujemy co raz to śliwka może. Nie, weryfikujemy. Stary, ja robię swoje ciężary. Widać. I taki jestem targówek właśnie. Ty 30 już tak próbowałeś. Dobra, zrób to 20 i pokaż. On mówi, że to jest... To jest w ogóle piękna maszyna, kocham ją tak szczerze. Bo ona angażuje jedynie biceps, Tu nie ma chyba jakiegoś odchylania się pierdolonego. Dobra, wystarczy twojego gadania, bo to nikt tego nie chce słuchać nawet. Tutaj jeszcze zdarte jest w ogóle kamień pod tym. Takie szare jakieś, co to jest w ogóle za kolor? Co to, nie wiadomo co to jest. Jeszcze brakuje, tu widać trochę takiej... Ja nie wiem, co to jest, jakiś grzyb chyba po prostu. Nie, tu trzeba zadzwonić po inspektora po prostu, bo to jest nieładnie. Kurwa, jak ja to kocham. Nie, to się robi pach. Ja cię po prostu pokażę. Dobra, teraz Fujol. Maszyny, Święty ocenia, czy on oszukuje, czy nie. Nie, nie, bo tego się nie da oszukać. Tego nie da się oszukać, tak? Wolnociężarowców tak zwanych. Stabilizacyjne. Bo ja cię zrozumiałem jakieś nazwy, jakieś kurwa kierowców ciężarówek. Wolnociężarowcy. To jest wolnociężarowiec. No co, weryfikacja tu jest wszystkiego. Dobra, ja robię i kończymy ten cykl. Tak właśnie się prezentuje brama wejściowa do białołęckiego getta. Tak jest. Osiedle strzeżone. Osiedle strzeżone przez kogo? Przez ochronę. Nie wiem, jaka tu ochrona, tam jeszcze świąteczne choinki stoją. Nieźle tu macie. Jestem już w getcie i tutaj na przykład mamy ślady, jak on się odżywia. To są kalorie dobre. Dobre? Tutaj mamy worek. Tu jakieś medale. Ciekawe za co. Za osiągnięcia sportowe, dietetyczne, plany, wszystkie. Czyje osiągnięcia sportowe? No moje wszystko. Tutaj jest olimpiady, ustawiania diety, planowania. Ja tu widzę napis Bartosz Ziemia. Gdzie ty gadasz? Olimpiada młodzieży. Tutaj plany dietetyczne Warszawa, Mistrzostwa Polski. Dobra, ja to wyłączam. Kulturystyce. Farmazony daje.